Studio Melina, leziowe opowieści. Dzisiaj dentysta. 2 godziny na fotelu to jest nic wielkiego, chyba że do tego dodasz dentystę jakiego. W oczy światło jak w policji, biały kitel srogi i choć facio niezbyt duży, drżą cholera nogi. Pysk otwarty jako brama, nic się nie ukryje, a dentysta z półuśmiechem już ci w gębie ryje. Zastrzyk w dziąsło dla humoru, gorzki jak trucizna, wizg wiertary wierci w mózgu, w duszy będzie blizna. Fajna z boku asystentka, niestety zdradliwa, miast za laskę mi potrzymać, osad z zęba zmywa. Coraz głębiej wierci facio, czuję już gdzieś w dupie, jak tak dalej będzie jechał, będę wył na słupie. Coś ustało, teraz grubsze wiertło zgrzyta w kości, drugi ząbek też zrobimy. Świetne wiadomości. Warsztat z boku, śruby, klucze, jak u mechaniora. Wiertła, płyny, proszki, igły, jestem u potwora? Wali, drapie, zgrzyta, kręci, piszczy, łupie, trzeszczy, syczy, śmierdzi, wyje, warczy, miałczy, pacjent jak na smyczy. Wiem, że dobrze lekarz myślał dla dobra pacjenta, lecz wizyty takie miłe każdy zapamięta.